dla mnie trenowanie, nauczanie młodzieży to jest również wychowanie w pewnym duchu sportu i patrzenie, jak oni ewoluują, ich sposób myślenia, ich sposób zachowania, rozumienie przede wszystkim sportu, no to jest myślę, to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Zmienianie czyjegoś światopoglądu, tego jak on rozumie piłkę ręczną, jak rozumie sport, że to nie jest tylko półtorej godziny treningu spędzonego na hali, ale również wszystko, co się dookoła dzieje, czyli pewne rozumienie tego, co się robi ze swoim ciałem, co się robi ze sobą, tak? Ważny jest odpoczynek, żywienie i cała otoczka wokół tego. Takim jedynym prawdziwym moim wychowankiem, którego prowadzę od czwartej klasy szkoły podstawowej, to jest Alan Guziewicz, który teraz, będąc w kategorii juniora dolny rocznik, zadebiutował w Superlidze. Ależ pewny rzut młodego Alana Guziewicza. Przechodząc do wieku seniora, na pewno takie notatki również sobie po treningach robiłem. Bardzo dużo takich notatek miałem chociażby po zajęciach z trenerem Markuszewskim, czy Waszkiewiczem, czy później Kotwickim, czy jeszcze wcześniej z paroma innymi trenerami. Także na pewno gdzieś te moje zbiory się powiększały w miarę postępujące moje przygody wtedy z piłką ręczną. To był bardzo płynny proces przechodzący do tego, że naprawdę był taki moment, że praktycznie z hali nie wychodziłem. Nie znam numerów kierunkowych do krajów europejskich, więc nie wiedziałem, a tym bardziej, że w tamtym momencie nie mogłem odebrać tego telefonu. Byłem w takim momencie, że niestety nie mogłem rozmawiać. Pamiętam, że dostałem SMS-a w języku angielskim i tam już się wszystko wyjaśniło. Tak? Dzwonił do mnie menadżer motoru Zaporoże z zapytaniem o rozmowę i już dalej po prostu po tym SMS-ie i po tej próbie kontaktu ta nasza wymiana mailowo-telefoniczna postępowała. Czego Motor oczekuje? No ja myślę przede wszystkim dobrego wyniku w Lidze Mistrzów. Myślę, że dobrym wynikiem w Lidze Mistrzów w porównaniu tego sezonu na pewno będzie awans do Top 16. Tak? To myślę, że to jest taka rzecz, o której oni myślą i która może być dla mnie celem. I na pewno będzie. Trening poniedziałkowy, czyli na którym pobiegamy. Każde doświadczenie, które myślę trener ma okazję zebrać jeszcze w takim miejscu i w takich okolicznościach, czyli prowadząc zespół w Lidze Mistrzów, powoduje to, że stajemy się jako trenerzy lepsi. Także myślę, że tak. Myślę, że to będzie na pewno dla mnie na plus. Pod warunkiem oczywiście, że ten efekt mojej pracy będzie widoczny w postaci dobrej gry. W każdej dziedzinie, jeśli chce się odnosić sukces, to w jaki sposób trzeba się poświęcić temu, co się robi. Przecież może słowo poświęcić nie jest dobre, bo jeśli ktoś ma, jest to czyjąś pasją i najważniejszą, może nie najważniejszą, ale jedną z najważniejszych rzeczy, no to nie jest poświęcenie, tak? To jest coś, co się robi bardzo naturalnie i automatycznie. I gramy normalnie z Barbaczy. Jak on dostanie piłkę, idziemy do połowego i damy górą 1 na 2 do środka. Okej? Dawaj. MTS? Widzę.